Nie, bo Dzień jak dobry, na witam was 15 wszystkich może bardzo być. serdecznie. Poczekajcie, mi już trochę mnie przekrzykuje, zaraz damy mu powiedzieć. Grupa H, to jest czwarta kolejka i witamy was bardzo serdecznie. Teraz możesz mówić. Cześć siemanko. Witamy was serdecznie, zaraz będzie klepisko Rafała. Coś mówiłeś, powiedz. Tak, mówiłem, że będę na pewno. Aha, tłumaczyłeś się. Zorganizowanym przez ciebie evencie. Evencie. Jak to ładnie powiedziałeś. Aczkolwiek mogę mieć nieznaczne opóźnienie. Spoko. Powiem ci, że ja jeszcze też tak... Jeszcze nic nie myślę. Ej, patrz, Gracja jest Real i zobacz, co w tym momencie robię. Ty robisz. Zobacz, co w tym momencie robię. Wysyłasz mi zaproszenie? Czy ja tak, to... wysyłam ci zaproszenie. Gram CSKA, więc... Co? Tak. O, to dobrze, to zdobędę puchar jeszcze. Widzisz? Widzisz, jaki jestem? A dlaczego? Bo lubię CSKA i mam nadzieję, że uda mi się nimi tam coś pocisnąć. Po prostu, bo ja nie gram tylko na punkty tak jak ty, żeby tylko wygrać. Tak, jak miałbym przewagę, kurwa, 40 punktów, to też bym sobie wziął CSKA. Jasne. Już to widzę. Tam raz. Wiesz, zwaliłbym na chorobę, żeby mi odebrała rozum. Jakbym chrząkał do słuchawki, to mnie upomnij, bo mogę się zapomnieć. Że... Nie ma problemu. Możesz chrząkać. Przypomnę sytuację w grupie. Na pierwszym miejscu Real, ale tylko 5 punktów. Drugie i trzecie miejsce to Borussia i Anderlecht po 4 punkty. I ostatnie miejsce niestety CSKA punktów 2. Jak na razie tylko remis z Borussią. Remis z Anderlechtem, przegrana z Borussią i remis z Realem. Pamiętny mecz w poprzedniej kolejce, pamiętasz? 4-4? Mhm. A to wtedy graliśmy u ciebie. No. Są takie wyniki, co na pewno. To było. A to ty 3-1 wtedy prowadziłeś, chyba. Ja, Realem. No właśnie. A to dlatego wziąłeś CSKA? Nie, ja wezmę CSKA, bo jest słabsze. Nie, ja dopiero teraz spojrzałem na wyniki. A tam się CSKA o zwycięstwo otarło. A teraz wiesz, na tym, w Moskwie, to tutaj niesieni dopingiem 3 kibiców. To wygląda jak boisko treningowe młodzieżówki Real. Wiesz co? Oglądałeś ten wczoraj? No, oglądałem, ale... Nie komentuj. Szkoda, bo... Jeżeli powiesz, że nie powinno być karnego... Nie, no ja też powinno... Ja generalnie kibicowałem wbrew pozorom Chelsea. Aha. Bo po prostu wolałbym ligę angielską i byłem zły, że nie było karnego na fuksiarską kurwa pierwszą bramkę. No. I akurat oglądałem na tej reżimowskiej telewizji na jedynce. No. Kurwa, nie da się tego... Ty na jakim kanale oglądałeś? Na jedynce. Tu słyszałeś, co on pierdolił cały czas o tym Messi? Kurwa, już myślałem, że bez dźwięku. Żeby to nie było jak w FIFA, to bym wyłączył dźwięk i tylko bym słuchał efektów, wiesz, jakby stadionu. Co, że on się cały czas nim zachwycał? No. No. Messi, Barcelona ma w ogóle... Jak można grać przeciwko Barcelonie? Przecież oni mają Messiego, mają najlepszego stopera na świecie Umtiti, najlepszego defensywnego pomocnika, chyba chodziło mu o Busquetsa. I kurwa, i mają co jeszcze? I nie wiem co jeszcze. Ojego. No, nie, no ale to wiesz co, to ja już kiedyś też, chyba nawet kiedy gadaliśmy, że ewidentnie, nie wiem czy kto tam... nie Laskowski. Kto to wczoraj ten? Szpaku? Chyba, nie, Szpaku był ten drugi, on tak wie. No. Przemilczywał to. Tak, ktoś ewidentnie, wiesz, ten właśnie nie pamiętam jak on ma, czy Laskowski, czy ktoś tam ewidentnie, nie, czy Trzeciak. Trzeciak wczoraj był chyba. Trzeciak chyba, bo Laskowski tu komentuje, to bym głos poznał. Tak, to trzeci raz chyba, bo jak już właśnie oglądałem mecz z Trzeciakiem, to właśnie też mnie zirytowało jego kibicowanie. Ja też chyba oglądałem mecz Barcelony wcześniej. Wiesz, no to tak no. Powinno być jednak komentator jednak trochę bardziej neutralny. Obiektywny, no. Tym bardziej, że to nie wiem, to nie jest lokalna telewizja Barcelony, retransmisja, że tak powiem. Tak. I musimy tego słuchać, tylko po prostu, no kurwa, komentowanie międzynarodowych rozgrywek.
strasznie żałosne to było. Ta pierwsza bramka w ogóle Messiego z pizdy. Courtois miał słaby dzień, bardzo. No, słaby miał. No niestety, no. Chelsea zagrała nieźle, naprawdę zagrała nieźle, ale no... O kurde. To tak jak ja. Zagram dużo, dużo lepiej i... Kurwa, jakiś róg. No, ja mówię, czasami w tych meczach prawdziwych też są błędy FIFA. Błędy błąd FIFA, kurwa. Grasz 70 minut, napierdalasz. Jedno złe podanie, bramka z pizdy, dziękuję, do widzenia. Faul. Kurde, jak ty faulujesz. Jeszcze kwadratu na tym. Za dużo ze mną grasz. Zaraziłem się, masz. Ech, nie, jeszcze miałem nadzieję, jak było 0-0, że gdzieś tam, wiesz, jakiś pójdzie szybka kontra, tak jak ta akcja, co tam trafiłem prosto w ręce i że 1-0 utrzymam, ale jak już 1-0 przegrywam, to... Wiesz o tym meczu? No. Nie, to jest 22. No jo, ale ty grasz Realem. Dobra pozycja do oddania strzału. A nie jestem... Po co? No, co jest? Aha. Jaki sędzia? Jo, łysy z dreadami. Tylko wiesz, z drugiej strony, jeżeli się chce z Barceloną wygrywać w Lidze Mistrzów 1-8, to u siebie jednak trzeba strzelić jakąś bramę, nie? Nie, no pewnie. Tam w ogóle właśnie ta bramka tego, czy ten błąd tego Eriksena, czy jak on tam ma, dużo zaważył, właśnie wtedy się zrobiło te 1-1. No i wszystko ustawiła ta pierwsza bramka. Gdzie 1-1? No ile było 1-1? W Londynie? No. 0-0 chyba. Chyba nie, bo oni mówili, że przystanie 2-2 by było... Dobra. Dobra, chyba tak. Ja, to chyba mi się pomyliło. To z czym tam mi się... Przecież Eriksen podał w poprzek tak boiska bardzo i wtedy właśnie chyba Messi czy ktoś przechwycił i po prostu praktycznie, wiesz, sam na sam w tym momencie jakby wyszedł. Aha. Bo ja tego pierwszego meczu nie oglądałem, nie? No to było to właśnie, no i ta druga, i ta pierwsza bramka, no to... Wiesz, trochę się odechciewa. Ale mi się podobał wczoraj William. Kurwa, co on... Ale William ogólnie w lidze też jak daje. On, kurczę, fajnie, on się rozkręcił. No, to naprawdę. I on jest taki, on jest trochę jak Douglas, ten Costa. Tylko, że Costa to bieg i w pewnym momencie on nie wie, co z piłką zrobić. A wczoraj William tak za bardzo nie miał możliwości się podpisania, bo już później trochę się Barcelona mocno obroniła. No. Ale kurwa, takich mieszał. Po prostu robił z tymi, co chciał. No faul. Jak ty faulujesz? A to było kółeczko. Kółeczko. No i co, że kółeczko? To nie wiem, B czy co tam. No nie, no akurat tutaj to masz kółeczko. Kurde. No i widzisz. Jedna durna... O. No zobacz, jeszcze benzyna, kurwa. No. Serio. Teraz. Ten jak biegnie, kurwa. Już słyszę. No nie. Już bez przesady. O nie. No i bra. Dobrze. Faul? O. A jak? No nie. Na co? Ty to kombinujesz. A ty widzisz mój celownik? Nie. Bibras. No i po co podawałem? Kurde, za późno zobaczyłem, że idziesz do tamtego, no. A właśnie jedyna moja szansa w takich kontrach. Ajajaj. Ja myślałem, że trochę lepsze statystyki.
Gra mi się zdecydowanie lepiej niż wygląda w statystykach. No gra mi się, powiem ci, że całkiem nieźle. I brawo! Siema, coś pilnego? Jest to całe przedszkole, Oświęcina. Przedszkole jest? Przedszkole od razu. Co? Przedszkole? Przedszkole od razu. Jest szkoła? Na ulicy, na ulicy, która jest faktura. A jaki jest tam adres? Nie ma żadnej faktury, paragon, to jest żadnego adresu. Nie drukuję na paragon adresu. A ty jesteś w jakiej miejscowości? Olo, tam kurwa mieszka 300 mieszkańców. Spytałbyś się Krysi ze sklepu i każdy ci palcem pokaże. Ja się nabijam teraz. Dobra, pani mi tu wytłumaczę, bo ty wiem, sam nie wiesz pewnie. Tak. Nigdy nie byłeś, na razie. Wiem, wiem. Dobra, hej. Ale ci pocisnął. Ty on w szkoły nie może znaleźć w Oświęcinach. Kurwa, 200 mieszkańców to. Ja nie wiem, czy ty zauważyłeś w tym całym ferworze walki, ale jest jeden jeden. Zauważyłem. Kurwa, wasza macie. Może ty powinieneś grać, nie wiem, może ja powinienem grać FC Oświęciny. Jest to może... Ty nie śmiej, kochany, bo to zaraz wiesz. Pierwsza jedenastka to nauczyciele szkoły, nie? No z pizdy tam ten stał bramkarz, co cielak jebany, co na wakacje, na wagary. Ups. Kurwa. Może go WF-ista wziął na ten mecz i nie musi iść na sprawdzian jakiś. Lubię do tej piłki piąstkować ją tak, że aż zęby powybijesz, co nie? Marcelo. Ale ty podobną bramkę mi strzeliłeś, tylko że z rogu. O. Dobrze! Ja nienawidzę benzenu. Wiesz, masz taką możliwość, jak przed meczem tam zawsze wszystko sobie ustawiasz, to po prostu go zdjąć. A już chuj. O, o, on miał żółte. Uff, uff. Strzelasz? O, proszę. Co ty, jak Kinfiejew na posterunku. Kto? No Kinfiejew. Wyrzutki zrobił dobry. Pełen energii, tyle co ja mam wyrzucić. Nie, dobrze. No zastanawia się, czy nie strzelać. Jaki fuksiarz, ja pierdolę. No strzelaj! Wychodzą do kontrataku. Gareth Bale. Gareth! Gareth! Nie ma Garetha. O nie, miał już pobec, no. No kurde! Chciałem odbić w drugą. Nie, nie, nie. Shit! Przecież mogłem podejść. Tyle miejsca. Popisał się niesamowitą kontrolą nad piłką, ale to wykończyło fatalnie. Kurde, trochę mało tu jest moich zawodników. No, może być groźnie. Trochę się zmierzył do pola karnego. Tym workiem, kurwa, to grywa. Faul. I za moment gra zostanie wznowiona. Jakie oburzenie. Faul. Oj, 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 oj. Nie, no. Dawaj! Nie! Ja nie! Kurde! Myślałem, że weszła. Byłem pewny, że weszła, no. No przestań tak biegać. No kurwa! To jest czerwona, ty! No to jest czerwona! Kurde. Mur. No bierz się na kimś, bierz, dobrze. To jest kurwa, że jak masz treningi, to napierdalasz tych bramek z wolnego każdy. A tutaj to... Nie. 17 to jeszcze strzelałem, już był patent. I... Puść, puść. Dobrze. Karny! Karny! Nie, nie. Jak to nie?
Jak to nie? Oczywiście, że wszedł. Jak wszedł? Karny. Karny powinien być. Jeszcze żółta! Ale to jest homowa, nie. No nie wierzę. No nie wierzę. Ale fuk. No nie wierzę. Kłamałem, mówiąc z oparta, że będzie wolny, bo nie wiedziałem sam. Nie! Nie wiem, co tylko blisko było. No jak mnie blisko było? Kurde no! Kurwa. Coś to jest... Blisko już do bramki. Real przecież. Nie potrafię się przebić z podaniem! No nie. Luka. 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 My name is Luka. Była kiedyś taka piosenka. O kurde. No pięściu! Kurwa zajebana. No weź. Wybić ją. Kurde. Kurwa. No wybij! No wybij! No chuj się cofasz, kurwa, przystanie 1-1 z CSK w Palandzie, to jest jak przegrana, a nie. No, cross mi zaraz zdechnie, no i chuj, teraz to mi żeś go zmęczył. Ale to pięstkuje, no nie. No kurde, no. Ja pierdol. O kurde. Ale podał. No, serio. Nie, to nie! To była bzdura! To wkurwia, nie? Ale kurwa, to była bzdura. Ja pierdolę. Patrz, trybiarze. No. Ale jaka bzdura, nie? Strzelona przez CR7. Kurwa. Tak blisko było, ale... I tak, co mi z tego, kurwa, było. Kunie. Kurde, tak było blisko. Aj, dobrze. Nie, to... Panie, do czego było blisko? Proszę bardzo. Czekaj, bo mi się tu... Kurwa, mikrofony plączą. Co tu się robiło, nie czy tak? Tak, może nie. I to wtedy będzie można ten? Zobaczyć dobra. Statystyki? Tak, dobra. Kto mnie strzelił? Ej, ja grałem z czerwoną kartką od 52 minuty. No. Serio? Ale za co? No nie, nie wiedziałem, że miałem kartkę, a ty wiedziałeś? Ty bardziej patrzę, że nie mam wcześniej żółtej. No właśnie. Ej, no to musiał być za ten faul na tym. A nie, to jest na środku boiska, pokazuje. Ty, za co czerwoną dostałem? Ale no dziwne. Zrobiłeś wślizg jakiś opóźniony od tyłu. Może tak. Na czerwoną zazwyczaj na czerwoną przerywa grę, bo to na żółtą trzyma dalej. No. Kurde.
Tak, już spisałem. To teraz ty wybierasz. Zobaczymy, czy będziesz też honorowy. Anderlecht Borussia. No to możesz mnie zaprosić. Wiedziałem, kurwa. Już wysyłam zaproszenie nawet. Słaba Już Borussia wiedziałem. ogólnie. Co? Borussia bardzo cieniuje, a z kolei Teodorczyk jest w gazie, więc wcale Tak. bym się nie zdziwił. Wcale bym się nie zdziwił, gdybyś to Tylko... tu, ty tak Co wyjaśniał. za... Co za bzdury gada. Ale Borussia generalnie cieniutko, nie? O Borussia cieniutko. Z kim ona teraz przegrała w Lidze Europy? Czekaj, chyba mam Z kim otwarte jest nawet. cieniutko? Bo dzisiaj są rewanże, dzisiaj Zenit gra rewanż. Kurde, przegrał 2-1, wygrywał 1-0. Z Red Bull Lipski przegrał. Przegrał, no. Nie ma, ja myślę, że to oni odpadną dzisiaj. Lipsk dobrze gra, kurczę. O, oni z Salzburgiem 2-1 przegrali. U siebie. Proszę cię. No. Ach, no tak, ja mówię, czemu się nie rozpoczyna? Tylko patrzyłem, czy Piszczu gra, no. Jeszcze Mhm. chciałem na atak wsadzić. To dawaj. O. Nie trafiłeś? To dobrze. Nie, próbowałem przejść go i mnie przewrócił. Kolega zespołu. Dobra, teraz musimy pocisnąć. Hops. Grałki? Grałuki. Anderlecht Borussia. Anderlecht i Borussia mają po 4 punkty. Są na drugim i trzecim miejscu w tabeli, ale Borussia. Ej! No dawaj! Łuki! A! Borussia jest wyżej, bo ma 9-8 w bramkach, a Anderlecht 5-5. Powiem ci, że za tamto zahaczenie to bym ci nawet żółtą dał. No kurwa, ten jak rozdaje. Szkoda, że sobie tak kartę przyznajesz. Jak O nie, o nie. Czemu jest dwóch grasz. obrońców? No ty grasz super ultra defensywny. Ale chciałem pochwalić Łukasza za jego postawę na boisku, ponieważ bardzo ciężko było go przewrócić. No ładnie Nie grał. było mi zamiarem, ale. Uza! Osty kurwy. Zobacz, Łuki! Ach, kurwa. O, przepraszam, mój błąd. Kurde. A kto teraz w ataku gra w Borussii, jak Aubameyang odszedł? Bacayuci, to jest ten z Chelsea. What the f... Kurwa! A, ten Kurde! Batshuayi. Widziałeś to? No. O kurde, to Gracz powiem ci, Chelsea. on fajnie w Chelsea grał. Ja nie wiem, czemu Chelsea go puściła. Dobra pozycja do oddania strzału. Ale myślałem, że górą puści. Trochę się zapomniałem. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Ja pierdolę, już powinno być 1-0. Możemy zapisać? Co? Może mi zapisać 1-0? Ej, trochę tak mi się te stroje tu mylą. Stroje ci się Tak z kapkę. mylą? Biały z żółtym? Nie, ten siwy. No siwy. To tobie się nie mylą, rzeczywiście. Biały z żółtym. No nie, do pary. Kurde. Ej, ale i CSKA, i teraz Anderlechtem naprawdę nieźle mi się gra. Fakt, że tu Anderlechtem dopiero początek, ale... O kurde. Jak się złożył. Kurwa, 2-0 już by powinien być. Nie, szkoda mi już po prostu tamtego słupka, bo słupek był naprawdę być może na wagę zwycięstwa. Bo czasami tak jest, że, bo to też jest kwestia formy. Jeżeli Anderlecht, wiesz, w lidze dobrze gra, no to masz aktualizację jakby tej formy i wtedy rzeczywiście jest, i wtedy rzeczywiście się łatwiej gra. Kurwa, o tym właśnie mówię. A Borussia z kolei, wiesz, jak przegrywa wszystko, to może być mi ciężko. Real też teraz grał dobrze przecież, a nie wiadomo jak CSKA w lidze, nie? No tak. O, jaka cieszynka. Chujowa, to ja powinienem się cieszyć. Może to jest ten Pięknie. tutaj, co on zrobił. Morioka. No nie, no, wszystko przechwytuję.
zastanawia się, czy nie strzelać. Aaaa! Przegiałem. Schürrle w tym, w Borussii, myślałem, że on jest w Wolfsburgu. Kurde, bramkarz tak jakoś niepewnie się zachowuje. Niby wyszedł, później wrócił. No już blisko pole karne. Łuki! Dawaj! Kurde. Ej, no ty, znowu czerwona. Potem się dziwisz, skąd ty masz czerwony. Nic nie ma. Ej, no... Wiedziałem, że przypomnisz. Co to, bracia? No, serio. Ale, nie, no to jest śmiech na sali, co to było. Ej! Ohoho! Wstawaj! Może teraz wykorzystać lukę na skrzydle. No! Przejęcie, rywal traci piłkę. No nie do tego. No serio? Nie ma. Już jak podszedł na piąty mecz, to już nie miał szans, żeby nie strzelił. Ja pierdzie. Oj, chorągiewka zrobiła robotę. Widać, że prowadzenie rywali nie podcięło im skrzydeł. Wyrównują. No nie, ja pierdzie. No i już mam podcięte skrzydła, morale na dół. Co to było? Ej, aha, bo to jest 1-1 dopiero. A ja myślałem, że 2-1. Jaki chuj się nie zmienia ten wynik. Ja zapomniałem, że to był super, to gadu. No kurde no. Ujoj! Aha, dobra, się złapał, to fajnie. Kurwa, nie kurwa. Robi się niebezpiecznie. Nie zdążył za nim. Ojoj, za dużo razy. Co się tu... No dlaczego, Łukasz, nie podawałeś? Nie ma gwizdka, sędzia nie przerywa gry. Paul zauważył, ale uznał, że przywilej korzyści będzie bardziej zgodny z duchem gry. Mario Kece? Misi Batshuayi? Ma trochę wolnego... Ole, przesadę. Na, rożny. No wybić. Kurde no. A tak kontra szło. Piękne, 3 strzały, 3 celne i tylko 1 bramka no. Po przerwie mecz rozpoczyna Borussia Dortmund. No z tego miejsca można strzelać. Z tego miejsca można strzelać, słyszałeś? Kurwa, Łuki, odjebałeś. No strzelaj! No kurde. No ten. Lecę jako technika. No to jedziesz. To było tylko kółko. No tak. O je. No nie, no ale tak by było ładnie, gdyby to Anderlecht pocisnął, no. Ach, no. Tego nie rozumiem. Ja rozumiem, że to są słabsze kluby, ale... Ale no takie podania. No, to samo, no. Brrr. Batshuayi. Ten co?
No, co to było? I co oni robią? No ale... No ja tu ewidentnie była moja wina. Kurde, za długo. O. Ale to wybronił. No. Kurwa. Ale wybronił. Jaki kot. Kto to jest? Ten jest mi tu podbił. Ja pierdolę. No to, no znowu, no kurde, wyższy obrońca przegrywa walkę o piłkę z niższym atakującym, no. O, głośno. To zaraz ten, jak... Mi przeszkadza. Kurde. Dawaj, chłopaki. No! Dlaczego takie rzeczy? No, no! Ojej, myślałem, że film. Uuu, przeniesienie ciężaru gry. Piszczu. Julian Weigl. Julian Weigl? Chuj. Weigl. No weź! Ja pierdzielę! Ale to mnie irytuje. No. A to? Co to było? I znowu. Bo nie, bo ciężko jest naprawdę kopnąć kurwa w stronę swojego zawodnika, nie? Ty wyszedłeś jeszcze w tej połowie ze swojego tego? No chyba raz. Ty, no bo jak oni podają, kuźwa. No weź! Co za to zagranie? BRAMA! Ty, żar chyba. Jaka bramka! Ale pięknie, Proximus! Uff. Żyjesz. Dobra. Teraz tu trzeba to wybronić. Nadal nikt nie może być spokojny. Kurwa. No! Co to? Kurwa, tym bardziej teraz. To dwójna. Cipciu. Wchodzi Cipciu za Sajefa. A ty zatrzymałeś? Tak, bo też muszę zrobić zmianę. Teraz tylko to wytrzymać. Bo Real odskoczy 8 punktów, jak Ender Anderlecht wygra, będzie miał 7, a Borussia 4, więc dwie ostatnie kolejki tu będą naprawdę emocjonujące. Co się śmiejesz? Szpakowski. Olga mówi, że jak Szpakowski komentuje. Dobrze, że nie jak ten. Trzeciak. Trzeciakowski. Nie lubię, jak moja żona się ze mnie śmieje. Powiedz, twoja żona jest z ciebie dumna i się z ciebie nie śmieje, prawda? Chociaż nie, kurwa, z ciebie to nie. Moja żona jest taka dumna, że śmieje się przez łzy. Okej. No podaj szybciej! Ale wolny! Nie! Kurwa nie! To już za piękna zmiana, to było dwóch nowych zawodników właśnie, Jermolenko i Pulisic. No ale to była bzdura, no kuźwa, no Miłosz, no... No był krótki słupek, rzadko kiedy się takie bramki zdarzają. Uważam to za błądliwy. Co? No strzelił mi taką bramkę z pizdy, jak nie wiem co. Jak ty mówisz w ogóle?
Zaraz jeszcze opierdolę od żony dostanę. No widzisz? Wszystko przez twoją bramkę. To wręczycie sobie o mnie myśleć, jak twoja żona ma pretensje do ciebie za takie słowo. Miłosz mówi, to co my musimy o nim myśleć, jak ty masz do mnie pretensje o takie słownictwo? Nie mam do ciebie pretensje o słownictwo, tylko o zachowanie. O zachowanie ma pretensje. A Miłoszko uwielbiam. Zwycięstwo! Nie no, ale kurde, nie wiem co ma zrobić, co masz oszalał! Nie gry spada. Tu myślałem, że nie wiem. Nie wierzę kurwa w to, naprawdę nie wierzę w to. Kurwa, ci się sami blokują. Wyjazd. No szkurwa. Już tylko 60 sekund dzieli nas od końca. No wolny! Wiem. To może być punkt zwrotny w tym meczu. Punkt zwrotny, kurwa, w tym meczu. Naprawdę, teraz, tak. Tak, to jest punkt zwrotny w tym meczu. Ktoś pukać te drzwi. Ty, jeszcze to wybroniłem. Zobacz, jeszcze to wybroniłem i nie, musiało wpaść. Irytujące, nie? Co masz więcej zrobić, skoro wyczułeś już stronę, a nawet wysokość strzału? No co masz kurwa zrobić, panią do chuja złapać? No. Ale z 2-1 w 15 minut na 4-2. Bardzo fajny mecz. Morioka i Sajew u mnie, a u ciebie? Przepychanki jakieś! A nie, czy cieszyli się? Dobra, nieważne. Cieszyli się, bo ja zdobyłem puchar chyba, albo ty. Nie, ja nie, no bo ja na pewno punktów nie zdobyłem. Ej, 7-7 jest. Ale ilość bramek. Remis. Ej, wyszedłem. Kto strzelał? Nie wiem, to mi też się wyłączy już. O, goddamn. Dobra, ja później. Zierojs, Jarmolenko. Jarmolenko dwie też strzelił na pewno. Dwie, a jedną Baczaju, czy nie strzelił? Baczaju chyba nie. Chyba dwie Royce i chyba dwie. No dobra, sprawdzę później sobie na nagraniu. Ale. Dobra, dziękujemy za uwagę, bo i tak dosyć. No nie, 38 minut, to normalnie. To jest koniec czwartej. O, przepraszam. Koniec czwartej kolejki i w następnych odcinkach zaczynamy piątą, powoli decydujące kolejki. Trzymajcie się. Na razie. Hej, hej.